Zajmują się kotami. W ten sposób pani Bond przedstawiła się podczas mojej pierwszej wizyty, mocno ściskając moją dłoń, wojowniczo wysuwając szczękę, jakby prowokowała mnie do jakiejś reakcji. Była wysoką kobietą o wyrazistej twarzy, z wystającymi kośćmi policzkowymi, a cechował ją władczy sposób bycia. Bynajmniej nie miałem ochoty się z nią spierać, więc tylko poważnie skinąłem głową, jakbym to rozumiał i popierał, po czym pozwoliłem, by wprowadziła mnie do domu. Natychmiast zrozumiałem, co miała na myśli. Wielka kuchnia, służąca jednocześnie jako pokój stołowy, została całkowicie opanowana przez koty. Koty wylegiwały się na sofach, fotelach, spływały kaskadami na podłogę i tkwiły rzędami na parapetach okien. A w samym środku tego wszystkiego siedział bez marynarki maleńki pan Bond, blady i wąsaty, czytając gazetę. Tę scenę miałem oglądać bardzo często. Najwidoczniej niektóre koty nie były wykastrowane, ponieważ w powietrzu unosił się ciężki, charakterystyczny zapach, przeraźliwy smród zabijający nawet mdlący odór tajemniczej zawartości garnków z kocim żarciem, bulgoczących na piecu. A pan Bond wciąż tam był, zawsze w koszuli, bez marynarki, czytający gazetę. Maleńka wysepka w morzu kotów. Oczywiście słyszałem o Bondach. Byli Londyńczykami, którzy z jakiegoś niejasnego powodu po przejściu na emeryturę osiedlili się w North Yorkshire. Ludzie powiadali, że mając trochę grosza, kupili stary dom na przedmieściach Derouby, w którym zamieszkali we dwoje z kotami. Słyszałem, że pani Bond ma zwyczaj przygarniać bezpańskie zwierzęta, karmić je i w razie potrzeby udzielać schronienia, co przyjaźnie mnie do niej nadstawiło, ponieważ z doświadczenia wiedziałem, że nieszczęśni przedstawiciele kociego gatunku padają ofiarą wszelkich okrucieństw i zaniedbań. Do kotów ludzie strzelają, rzucają w nie niczym popadnie, głodzą je i dla rozrywki szczują psami. Miło było wiedzieć, że ktoś staje po ich stronie. Podczas pierwszej wizyty moim pacjentem było niewielkie kocię, przerażony czarno-biały kłębuszek skulony w kącie. To jeden z naszych podwórzowych kotów, zahuczała pani Bond. Podwórzowych? Tak. Wszystkie te, które pan tu widzi, to koty domowe. Pozostałe są dzikie i po prostu nie chcą wejść do środka. Oczywiście karmię je, ale w domu przebywają tylko wtedy, kiedy są chore. Rozumiem. Miałam okropne problemy ze schwytaniem tego. Obawiam się o jego oczy. Wygląda na to, że zarastają mu skórą i mam nadzieję, że może pan coś dla niego zrobić. Nawiasem mówiąc, ma na imię Alfred. Alfred? Aha, jasne. Ostrożnie podszedłem do młodego zwierzęcia i natychmiast powitało mi machnięcie pazurzastej łapki i seria głośnych parsknięć. Był uwięziony w kącie, inaczej zniknąłby z szybkością światła. Pomyślałem, że zbadanie go będzie dość kłopotliwe. Odwróciłem się do pani Bond. Może mi pani dać jakąś płachtę? Dobra byłaby stara ścierka do prasowania. Muszę go owinąć. Owinąć? Powtórzyła pani Bond z wyraźnym powątpiewaniem, ale zniknęła w drugim pokoju i wróciła z podartym kawałkiem płótna. Oczyściłem stół ze zdumiewającej liczby kosich spodków, książek o kotach i kocich lekarstw, po czym rozłożyłem na nim płachtę i znów podszedłem do pacjenta. W takich sytuacjach nie należy się spieszyć. Więc chyba przez 5 minut uspokojałem kota, wołając kici, kici, a jednocześnie przysuwając się coraz bliżej. Kiedy podszedłem tak blisko, że mogłem pogłaskać go po pyszczku, błyskawicznie złapałem go za skórę na karku i w końcu zaniosłem Alfreda, wrzeszczącego w niebogłosy i miotającego się na wszystkie strony, do stołu. Tam, nadal mocno trzymając go za kark, położyłem na prześcieradle i zacząłem owijać. Często musiałam tak traktować niesfornych przedstawicieli kociego rodu i chociaż nie lubię się chwalić, robię to naprawdę dobrze. Chodzi o to, żeby zrobić równy, ciasny wałek zasłaniający, zostawiając osłoniętych tylko ten istotny kawałek kota, zranioną łapę, czasem ogon, a w tym przypadku oczywiście łeb. Sądzę, że bezgraniczna wiara pani Bond w moje umiejętności zrodziła się wtedy, kiedy ujrzała, jak szybko owijam tego kota, tak, że pozostaje widoczna tylko jego czarno-biała główka, wystająca z kokonu mocnego materiału. Teraz spojrzeliśmy sobie w oczy i Alfred nic nie mógł na to poradzić. Jak już powiedziałem, jestem dumny z tej umiejętności i nawet dziś niektórzy z moich kolegów weterynarzy napomykają czasem. Stary Heriot może pod wieloma względami jest ograniczony, ale na Boga potrafi zawinąć kota. Jak się okazało, ślepka Alfreda wcale nie zarastały. U kotów nie występuje takie schorzenie. Ma paraliż trzeciej powieki, pani Bond. Zwierzęta mają taką błonę, która zasłania oko, żeby je chronić. W tym przypadku powieka nie uniosła się, zapewne dlatego, że kot jest w złym stanie. Może ma kocią grypę lub coś innego, co go osłabiło. Podam mu witaminy w zastrzyku i zostawiam trochę proszku, który powinna mu pani dosypywać do pokarmu, jeżeli zostanie tu przez kilka dni. Myślę, że za tydzień lub dwa dojdzie do siebie. Bez problemu zrobiłem zastrzyk wściekłemu, lecz bezradnemu Alfredowi i pojechałem do domu, kończąc wizytę u pani Bond.
Te odwiedziny były pierwszymi z wielu. Między panią domu a mną natychmiast zawiązała się nić sympatii, wzmocniona przez fakt, że zawsze znajdowałem czas, żeby zająć się którymś z jej ulubieńców. Pełzając na brzuchu pod stertami pniaków na podwórku, żeby dopaść któregoś z podwórzowych kotów, wspinając się za nimi na drzewa, bez końca podchodząc je w chaszczach. Jednak z mojego punktu widzenia te trudy były pod wieloma względami interesujące. Ciekawa była na przykład rozmaitość imion, jakie nadawała swoim ulubieńcom. Ze względu na swoje londyńskie pochodzenie, wiele kotów nazywała imionami członków słynnego zespołu Arsenal. Był Eddie, Cliff, Ted, Will, lecz w jednym przypadku popełniła poważny błąd. Alex, James, kocił się regularnie, 3 razy do roku. Interesujący był też sposób, w jaki wołała je do domu. Po raz pierwszy przekonałem się o tym pewnego letniego wieczoru. Dwa koty, które miałam zobaczyć, były gdzieś w ogrodzie, więc poszedłem z nią do tylnych drzwi. Tam przystanęła, splotła dłonie na brzuchu, zamknęła oczy i zawołała słodkim kontraltem. Bates, 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 Bates. Po prostu rzuciła te słowa monotonnym głosem, lekko unosząc go pod koniec prześlicznym Bates. Potem jeszcze raz wydała imponującą klatkę piersiową jak operowa primadonna i znów usłyszałem czułe wołanie Bates, 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 Bates. Podziałało, ponieważ kot Bates wyskoczył z zakępy wawrzynów. Pozostał jeszcze drugi pacjent, więc zainteresowanie spoglądałem na panią Bond. Przyjęła tym samą postawę, zrobiła wdech, zamknęła oczy, przywołała na usta słodki półuśmiech i znowu zaczęła. 7 po 3, 7 po 3, 7 po 3. Melodia była taka sama jak poprzednio, z tym samym słodkim akcentem na końcu. Jednak tym razem nieprędko poskutkowała i pani Bond musiała kilkakrotnie powtarzać ten pokaz. Dźwięki unoszące się w nieruchomym wieczornym powietrzu dziwnie przypominały głos muzejna wzywającego wiernych na modły. W końcu udało się jej i tłusty, perłowo-szary kot smyrgnął przepraszająco pod ścianą do domu. Przy okazji, pani Bond, zacząłem starając się nie zdradzać zaciekawienia. Nie zapamiętałem, jak nazywa się ten drugi kot. Och, 7 po 3? Uśmiechnęła się na samo wspomnienie. Tak, ona jest śliczna. 7 razy z rzędu urodziła trojaczki, więc to chyba odpowiednie imię dla niej, prawda? Tak, tak, oczywiście. Wspaniałe imię, wspaniałe. To, co jeszcze budziło we mnie ciepłe uczucia do pani Bond, to jej troska o moje bezpieczeństwo. Podobała mi się ta cecha, gdyż jest dość rzadka u posiadaczy zwierząt. Pamiętam, jak pewien właściciel konia wyścigowego, który to zwierzę dosłownie wykopało mnie z boksu, niespokojnie oglądał mu kopyto, sprawdzając, czy nie zostało przy tym uszkodzone. Pamiętam drobną staruszkę, karzełkowatą, przy wielkim, szczerzącym kły owczarku alzackim, mówiącą, proszę traktować go łagodnie, mam nadzieję, że nie zrobię panu mu krzywdy, jest taki nerwowy. Pamiętam farmera, który po męczącym cieleniu kosztującym mnie co najmniej 2 lata życia wymamrotał. Ależ wymęczył pan tę krowę młodzieńcze. Pani Bond była inna. Czekała na mnie w drzwiach z parą ogromnych rękawic, mających chronić moje ręce przed zadrapaniami i z niewyobrażalną ulgą stwierdzałem, że komuś jednak zależy. Te wizyty stały się częścią mego życia. Spacer ogrodową ścieżką między niezliczonymi, bacznie obserwującymi wszystko dzikimi kotami, ceremonialne przyjęcie rękawic przy drzwiach, a potem wejście w gęstą atmosferę kuchni, gdzie maleńki pan Bond i jego gazeta byli ledwie widoczni wśród futrzastych zwałów domowych kotów. Nigdy nie zdołałem poznać stosunku pana domu do kotów. O ile pamiętam, rzadko się odzywał, jednak miałem wrażenie, że po prostu musiał je lubić. Rękawice były bardzo pomocne, a czasem okazywały się prawdziwym darem Bożym. Tak było w przypadku Borysa. Ten gigantyczny, czarny jak noc przedstawiciel kotów podróżowych stał się pod wieloma względami moją Bette Noir. Zawsze żywiłem głębokie przekonanie, że uciekł z zoo. Nigdy nie widziałem kota o tak gibkim, umięśnionym ciele, a w dodatku tak dzikiego. Jestem pewny, że miał w sobie coś z pumy. Smutny dzień nastał dla tej kociej kolonii, kiedy on się pojawił. Zazwyczaj rzadko czułem awersję do jakiegokolwiek zwierzęcia. Większością tych, które chcą nam wyrządzić krzywdę, kieruje strach. Ale Borys był inny. Był złośliwym chuliganem i po jego przybyciu częstotliwość moich wizyt u pani Bond wzrosła, ponieważ miał zwyczaj regularnie poniewierać swoimi kolegami. Wciąż zszywałem rozdarte uszy i opatrywałem pogryzione łapy. Dość szybko doszło między nami do próby sił. Pani Bond chciała, żebym dał Borysowi lek przeciwko robakom. Tabletkę miałam przygotowaną w pensecie. Nie mam pojęcia, jak zdołałam go schwytać, ale przeniosłem go na stół i zacząłem błyskawicznie zawijać, okręcając kolejnymi warstwami mocnego materiału. Przez kilka sekund myślałam, że go mam. Patrzył na mnie wielkimi, płonącymi ślepiami, pełnymi nienawiści.
Jednak kiedy wepchnąłem mu pensetem do pyska, poczułem, jak wściekle zaciska na nie zęby i zadziwiająco potężnymi pazurami szarpie płótno. W jednej chwili było po wszystkim. Druga łapa śmignęła i podrapała mi przegub. Puściłem kota, który przez rękawicę wbił mi zęby w opuszkę kciuka i uciekł. Stałem ogłupiały, trzymając w krwawiącej dłoni pokruszoną tabletkę i patrząc na kłąb strzępów, w jaki zmieniła się moja płachta do owijania. Od tej pory Borys nienawidził mnie jak zarazy i z wzajemnością. To była tylko jedna z nielicznych chmurek na czystym niebie. Nadal lubiłem składać tam wizyty i życie biegło dotychczasowym rytmem, choć moi koledzy zaczęli ze mnie żartować. Nie mogli zrozumieć, dlaczego spędzam tyle czasu wśród takiej gromady kotów. Oczywiście takie było ich ogólne nastawienie, ponieważ Siegfried nie ufał ludziom, którzy trzymają jakichkolwiek ulubieńców. Po prostu nie mógł tego pojąć i wyłuszczał swój punkt widzenia każdemu, kto chciał go słuchać. Sam co prawda miał 5 psów i 2 koty. Wszystkie psy zabierał do samochodu, gdziekolwiek jechał i codziennie osobiście je karmił, nikomu nie pozwalając się wyręczyć. Wieczorem wszystkie 7 zwierząt układało się u jego stóp, gdy siadał w swoim fotelu przy kominku. Do dziś jest negatywnie nastawiony do trzymania jakichkolwiek ulubieńców, chociaż prawie nie widać go w samochodzie za kolejną generacją merdających ogonów. Ponadto ma kilka kotów, kilka akwariów z tropikalnymi rybkami i parę węży. Tristan tylko raz widział mnie w akcji u pani Bond. Brałem długie kleszcze z szafki z instrumentami, kiedy wszedł do pokoju. Coś ciekawego, Jim? Zapytał. Nie, nie zupełnie. Idę obejrzeć jednego z kotów pani Bond. Kość utkwiła mu między zębami. Młody człowiek przez chwilę spoglądał na mnie w zadumie. Chyba pójdę z tobą. Ostatnio niezbyt często widywałem zabiegi na małych zwierzętach. Kiedy szliśmy przez ogród do kociej rezydencji, byłem lekko zmieszany. Jednym z powodów moich doskonałych układów z panią Bond był mój czuły stosunek do jej podopiecznych. Nawet najdziksze i najgroźniejsze traktowałem łagodnie, cierpliwie i ze współczuciem. Wcale nie udawałem, przechodziło mi to zupełnie naturalnie. Teraz mimowolnie zastanawiałem się, co powie Tristan o moich manierach kociej mamy. Pani Bond w mgnieniu oka oceniła sytuację i czekała na nas z 2 parami rękawic. Tristan lekko zdumiony wziął swoją parę, ale podziękował gospodyni z typowym dla niego wdziękiem. Jeszcze bardziej się zdziwił, kiedy wszedłszy do kuchni, poczuł ciężkie powietrze i ujrzał masę stworzeń zajmujących niemal każdy cal wolnej powierzchni. Pani Heriot, obawiam się, że to Borys ma tę kość między zębami, powiedziała pani Bond. Borys, ścisnęło mnie w żołądku. Jak mamy go schwytać? Och, byłam sprytna, odparła. Zwabiłam go jego ulubionym przysmakiem i zamknęłam w koszyku. Tristan położył rękę na wielkiej wiklinowej klatce stojącej na stole. Jest tutaj, tak? Zapytał niedbale, wyjął zatyczkę i podniósł wieko. Przez ułamek sekundy zwinięte w koszyku stworzenie i Tristan spoglądali na siebie w napiętym milczeniu. A potem długie, czarne ciało bezdźwięcznie wystrzeliło z koszyka, przemknęło młodzieńcowi koło lewego ucha i wylądowało na wysokiej szafie. Chryste, rzekł Tristan, co to było do diabła? To, odparłem, był Borys i teraz musimy go złapać. Wszedłem na krzesło, powoli sięgnąłem ręką ku górnej części szafy i swoim najbardziej czarującym głosem zacząłem wołać kici, kici, kici. Mniej więcej po minucie Tristan najwidoczniej uznał, że ma lepszy pomysł. Nagle podskoczył i złapał Borysa za ogon. Jednak tylko na moment, gdyż kocur wyrwał się w mgnieniu oka i zaczął biegać jak szalony po pokoju, po szafach, komodach, firankach, zataczając koło za kołem jak motocyklista w beczce śmierci. Tristan ulokował się w strategicznym punkcie i kiedy Borys przebiegał koło niego, usiłował go uchwycić dłonią w rękawicy. Uciekł mi cholernik, wrzasnął, boleśnie rozczarowany. Ale znów nadbiega. Mam cię, czarne diable. Niech to szlak, nie mogę cię dopaść. Grzeczne koty domowe, przerażone trzaskiem talerzy, garnków, pokrywek, a także wrzaskami Tristania i wymachiwaniem jego ramion, też zaczęły biegać po pomieszczeniu, wywracając wszystko, co ominął Borys. Ten zgiełk i zamieszanie dotarły nawet do pana Bonda, ponieważ na chwilę uniósł głowę i spojrzał wokół z lekkim zdziwieniem, po czym powrócił do swojej lektury. Tristan, zarumieniony i podniecony gonitwą, zaczął się dobrze bawić. Skręciło mnie, kiedy zawołał z zadowoleniem. Podeślij go tutaj, Jim, ty razem capnę drania. Nie zdołaliśmy schwytać Borysa. Musieliśmy zostawić ten kawałek kości, żeby sam wyszedł. Tak więc nasza wizyta nie była wielkim sukcesem sztuki weterynaryjnej. Jednak wsiadając do samochodu, Tristan uśmiechnął się zadowolony. To było wspaniałe, Jim. Nie wiedziałem, że masz taką pyszną zabawę ze swoimi kociakami. Tymczasem pani Bond, kiedy znów ją spotkałem, nie była specjalnie zachwycona. Panie Heriot, powiedziała, mam nadzieję, że już nigdy nie przyprowadzi pan do nas tego młodego człowieka. Zawsze lubiłem, kiedy był wśród nas student.
Ci młodzi ludzie w trakcie studiów musieli zaliczyć co najmniej 6-miesięczną praktykę i większość wakacji spędzali chodząc na wizyty z weterynarzami. My oczywiście mieliśmy studenta rezydenta w osobie Tristana, ale on należał do całkiem innej kategorii. Często zazdrościłem mojego chłonnego umysłu, ponieważ wcale nie musiał się uczyć. Zdawało się, że wie wszystko, przyswajając wiedzę bez jakichkolwiek wysiłków, a nawet bez specjalnego zainteresowania. Jeśli zabierało się go do jakiegoś przypadku, to zazwyczaj przez cały czas siedział w samochodzie, czytając Daily Mirror i paląc Woodbine'a. Wśród studentów zdarzały się najróżniejsze typy. Jedni byli ze wsi, inni z miast, jedni tępi, inni błyskotliwi. Ale jak powiadam, lubiłem, kiedy przebywali wśród nas. Po pierwsze, dobrze było mieć towarzystwo w czasie jazdy. Wiejski weterynarz znaczną część życia spędza samotnie w samochodzie, więc przyjemnie jest móc z kimś porozmawiać. A ponadto cudownie jest mieć odźwiernego. Do niektórych z dalej położonych farm dojeżdża się długimi drogami, pokonując wiele bram. Jedno z takich gospodarstw, zawsze budzące we mnie dreszcz zgrozy, miało ich 8. Trudno więc opisać, jak przyjemnie było widzieć, że ktoś inny wyskakuje z samochodu, aby je otworzyć. Inną drobną przyjemnością było zadawanie studentom pytań. Wciąż miałem w pamięci swoje studia i egzaminy, poparte teraz ogromnym doświadczeniem zdobytym podczas prawie 3-letniej praktyki. Stawianie niewinnych pytań dotyczących napotkanych przypadków i obserwowanie delikwentów wijących się tak samo jak ja kiedyś dawało mi poczucie własnej ważności. Sądzę, że już wtedy powstawał mój sposób na przyszłe życie. Jak każdy egzaminator bezwiednie zaczynałem tworzyć zestaw ulubionych pytań i wiele lat później podsłuchałem, jak jeden młodzieniec pytał drugiego: a męczył cię już od drgawki ucieląt? Nie ma obawy, to cię nie ominie. Nagle poczułem się staro, ale los powetował mi to innym razem, kiedy świeżo upieczony absolwent przybiegł do mnie i chciał mi postawić tyle kolejek piwa, ile zdołam wypić. Wie pan, o co zapytał mnie egzaminator na końcowym egzaminie? O drgawki ucieląt, na Boga, zagadałem go, musiał mnie prosić, żebym przestał mówić. Studenci przydawali się równie przy innych okazjach. Biegali, przynosili różne rzeczy z bagażnika, pętali cielęta, asystowali przy zabiegach, wysłuchiwali moich obaw i wątpliwości. Można powiedzieć, że ich krótkie wizyty całkowicie zmieniły moje życie. I dlatego w tę Wielkanoc, pełen dobrych myśli, stałem na peronie dworca w Derby. Tego studenta polecił na jeden z urzędników ministerstwa. Naprawdę chłopak pierwsza klasa, jest na ostatnim roku studiów w Londynie, kilkakrotnie zdobył złoty medal za wyniki w nauce. Miał już praktykę w mieście i uważa, że powinien zobaczyć też trochę prawdziwej pracy w terenie. Obiecałem, że do was zadzwonię. Nazywa się Richard Carmody. Studenci weterynarii trafiają się w najróżniejszych rozmiarach i kształtach, ale mają kilka wspólnych cech. Więc w myślach już sobie stworzyłem obraz chłopca o żywej twarzy z plecakiem w tweedowej marynarce i wymiętych spodniach. Pewnie wyskoczy na peron, gdy tylko pociąg wjedzie na stację. Jednak tym razem nie dostrzegłem nawet śladu życia i dopiero gdy bagażowie zaczęli ładować skrzynki z jajkami do wagonu towarowego, drzwi jednego z przedziałów otworzyły się i wyszła z nich majestatyczna, wysoka postać. Nie byłem pewny, czy to o niego chodzi, lecz on najwyraźniej rozpoznał mnie na pierwszy rzut oka. Podszedł, wyciągnął rękę i zmierzył mnie spokojnym spojrzeniem. Pan Heriot? Tak, zgadza się. Nazywam się Carmody. No tak, dobrze. Jak się pan ma? Uścisnęliśmy sobie ręce. Obejrzałem jego dobrze skrojony garnitur i tweedowy kapelusz, błyszczące buty i walizkę ze świńskiej skóry. Bardzo nietypowy student, a właściwie bardzo niezwykły młody człowiek. Był kilka lat młodszy ode mnie, lecz jego wyprostowane ramiona zdradzały dojrzałość, a na męskiej, rumianej twarzy malowała się pewność siebie. Poprowadziłem go przez wiadukt na podjazd przed stacją. Nie uniósł brwi na widok mojego samochodu, lecz spojrzał z dezaprobatą na obłocony pojazd, popękaną przednią szybę i łyse opony. A kiedy otworzyłem drzwiczki, przez chwilę myślałem, że zacznie wycierać fotel, zanim usiądzie. Oprowadziłem go po przychodni. Byłem dopiero asystentem, ale czułem dumę z naszego skromnego wyposażenia. Na większości odwiedzających robiło ono ogromne wrażenie. Jednak Carmody powiedział: w małej salce operacyjnej, tak rozumiem, w laboratorium i nieźle przy szafce z narzędziami. W magazynie stał się bardziej wymowny. Wyciągnął rękę i dotknął opakowania naszego ulubionego lekarstwa na robaki u koń. Wciąż tego używacie, co? Rzucił z uśmiechem. Wprawdzie nie popadł w ekstazę, ale okazał powściągliwą aprobatę, kiedy zaprowadziłem go do długiego, otoczonego wysokim murem ogrodu, gdzie wśród zaniedbanego gąszczu kwitły narcyzy, a wistaria piła się wysoko po starych cegłach wiktoriańskiego domu.
Stojąc na brukowanym podwóreczku na początkach ogrodu, posłuchał gawronów hałasujących w gałęziach pobliskich wiązów i przez długą chwilę wpatrywał się w dal, gdzie za drzewami można było dostrzec nagie zbocza wrzoskowisk z białymi łatami ostatniego śniegu. Urocze, mruknął, urocze. Z ulgą odprowadziłem studenta do jego pokoju. Czułem, że potrzebuję czasu do namysłu. Kiedy następnego ranka ruszaliśmy na obchód, zobaczyłem, że zdjął garnitur, ale wciąż wyglądał bardzo elegancko w krótkiej kurteczce i flanelowych spodniach. Nie masz żadnego ubrania ochronnego? Zapytałem. Mam. Wskazał parę czyściutkich kaloszy leżących z tyłu. Tak, ale myślałem o pelerynie albo jakimś fartuchu. Przy niektórych zabiegach można się mocno ubrudzić. Uśmiechnął się pobłażliwie. Och, jestem pewny, że nic mi nie będzie. Już bywałem na farmach. Wzruszyłem ramionami i pojechałem. Naszym pierwszym pacjentem było kulawe ciele. Zwierzątko kuśtykało po zagrodzie, trzymając w powietrzu przednią nogę. Wyglądał bardzo nieszczęśliwie. Kolano było wyraźnie spuchnięte, a kiedy je obmacywałem, poczułem jakieś stwardnienie, jakby w środku powstała grudka ropy. Cielak miał 104 stopnie gorączki. Spojrzałem na farmera. Ma zapalenie stawu. Zapewne przy cieleniu nastąpiło zakażenie przez pępowinę i zapalenie umiejscowiło się w kolanie. Musimy zająć się nim, ponieważ może dojść do uszkodzenia organów wewnętrznych, takich jak wątroba czy płuca. Zrobię mu zastrzyk i zostawię kilka tabletek. Poszedłem do samochodu, a kiedy wróciłem, Karmody pochylał się nad cielakiem, obmacując opuchnięte kolano, dokładnie oglądając pępek. Zrobiłem zastrzyk i odjechaliśmy. Wiesz co, rzekł Karmody, gdy ruszyłem z podwórka, to nie było zapalenie stawu. Naprawdę? Byłem trochę zaskoczony. Nie miałem nic przeciwko temu, żeby studenci omawiali ze mną objawy świadczące za i przeciw moim diagnozom, o ile nie robili tego przy farmerach. Ale jeszcze nigdy żaden z nich nie oznajmił mi prosto z mostu, że się pomyliłem. Zanotowałem w myślach, żeby trzymać Karmodego jak najdalej od Siegfrieda. Jedna taka uwaga, a Siegfried bez wahania wyrzuci go z pędzącego samochodu. Jak na to wpadłeś? Zapytałem młodzieńca. No, opuchlizna objęła tylko jeden staw, a pępek był zupełnie suchy. Żadnego bólu czy obrzmienia. Powiedziałbym, że ciele po prostu naciągnął sobie to kolano. Możesz mieć rację, ale nie uważasz, że temperatura była trochę zbyt wysoka jak na naciągnięte ścięgna? Mruknął coś i potrząsnął głową. Najwidoczniej nie miał żadnych wątpliwości. Podczas kilku następnych wizyt napotkaliśmy szereg bram i Karmod wysiadał, aby je otworzyć, jak czynił to każdy normalny student. Jednak on robił to z pewną niedbałą elegancją. Patrząc na jego wysoką postać, gdy tak szedł z uniesioną głową w zawadiacko przekrzywionym kapelusiku, musiałem przyznać, że wygląda niezwykle godnie. Zadziwiająca rzecz w jego wieku. Tuż przed lunchem oglądałem krowę, która jak Siri przez telefon farmer mogła mieć gruźlicę. Od czasu cielenia wciąż chudnie, szefie. Wątpię, żeby miała suchoty, ale lepiej niech pan wpadnie i zobaczy. Gdy tylko wszedłem do obory, od razu wiedziałem, w czym problem. Natura obdarzyła mnie niezwykle czułym powonieniem i od razu wyczułem mdlący, słodki zapach acetonu. Zawsze sprawiało mi dziecinną radość, kiedy w trakcie testu tuberkulinowego mogłem nagle oznajmić. Macie tu krowę, która ocieliła się jakieś 3 tygodnie temu i nie czuje się najlepiej. Po czym widziałem, jak farmer drapie się po głowie i pyta, skąd o tym wiem? Dzisiaj odniosłem kolejny mały triumf. Najpierw straciła apetyt, prawda? Farmer kiwnął głową. I od tej pory zaczęła chudnąć. Zgadza się, odparł gospodarz. Jeszcze nigdy nie widziałem, że krowa tak szybko traciła na wadze. No nic, może się pan nie martwić, panie Smith. Ona nie ma gruźlicy, tylko zatrucie krwi. Postawię ją na nogi. Zatrucie krwi jest miejscowym określeniem acetonemii. Farmer uśmiechnął się z ulgą. Do licha, cieszę się. Myślałem, że pójdzie na mięso dla psów. Dziś rano już chciałem dzwonić po maloka. Nie dysponowałem sterydami, które stosujemy dzisiaj, ale wstrzyknąłem krowie dożylnie 6 uncji glukozy i 100 jednostek insuliny. To jedna z moich ulubionych kuracji. Współczesny weterynarz może ją wyśmiewać, ale zazwyczaj skutkowała. Krowa otępiała i wychudzona była za słaba, żeby się opierać, gdy farmer chwycił ją za nos. Kiedy skończyłem, przesunąłem dłonią po sterczących kościach, pozornie obciągniętych samą skórą. Teraz szybko utyję, powiedziałem. Jednak niech pan doi ją tylko raz dziennie. To połowa sukcesu. A gdyby to nie poskutkowało, przez 2 lub 3 dni proszę jej wcale nie dojść. Wygląda na to, że wszystko puszczała w wiadro, zamiast odkładać na grzbiecie. Właśnie tak, panie Smith. Karmody najwidoczniej nie pochwalał tej wymiany ludowych mądrości i niecierpliwie przebierał nogami. Zrozumiałem aluzję i ruszyłem do samochodu. Wpadnę za kilka dni, zawołałem odjeżdżając i pomachałem panu Smithowi, który patrzył na nas stojąc u wrót farmy. Tymczasem Karmody dostojnie zdjął kapelusik i przytrzymał go kilka cali nad głową, aż opuściliśmy podwórze, co wyglądało zdecydowanie lepiej.
Zauważyłem, że robił to wszędzie, gdzie byliśmy i zacząłem się zastanawiać, czy nie zacząć nosić kapelusza, żeby samemu spróbować. Zerknąłem z ukosa na towarzysza. Minęła już większa część obchodu, a jeszcze nie zadałem mu żadnego pytania. Odchrząknąłem. Przy okazji, skoro mowa o krowie, którą właśnie widzieliśmy, czy możesz powiedzieć coś o przypadkach acetonemii? Karmody spojrzał na mnie beznamiętnie. Prawdę mówiąc, w tej chwili nie jestem pewny, do czyjej teorii się przychylić. Stevens utrzymuje, że chodzi o niepełną oksydację kwasów tłuszczowych. Siolema przychyla się do upośledzenia funkcji wątroby, a Janssen wskazuje na przyczyny leżące w jednym z centrów autonomicznego układu nerwowego. Osobiście uważam, że gdybyśmy zdołali znaleźć dokładną przyczynę wytwarzania kwasu acetyloctowego i beta-oksymasłowego w cyklu metabolicznym, bylibyśmy na dobrej drodze do rozwiązania tego problemu. Nie sądzisz? Zamknąłem usta, które w trakcie tej odpowiedzi lekko rozdziawiłem. Och, tak, oczywiście, ten beta-oksy, niewątpliwie. Osunąłem się w fotelu i postanowiłem nie zadawać Karmodemu żadnych pytań, a kiedy kamienne murki migały za oknami wozu, zacząłem stopniowo oswajać się z myślą, że obok mnie siedzi geniusz. Z przygnębieniem myślałem o tym, że jest nie tylko wysoki, przystojny i pewny siebie, ale również błyskotliwy. A także, pomyślałem ze złością, wygląda na bogatego. Skręciliśmy, podjechaliśmy do grupki niskich kamiennych budynków. To była nasza ostatnia wizyta przed lunchem. Brama na podwórko była zamknięta. Najlepiej będzie, jeśli wjedziemy, mruknąłem. Będziesz tak miły? Student wygramolił się z samochodu, odemknął bramę i zaczął ją otwierać. Robił to tak, jak zdawał się robić wszystko. Spokojnie, bez pośpiechu, zwrodzonym wdziękiem. Kiedy przechodził przed samochodem, przyjrzałem mu się jeszcze raz. Ponownie zachwycając się jego stylem i pewnością siebie. Nagle czarny, paskudnie wyglądający kudnelek wyrósł jak spod ziemi i z wyraźną przyjemnością zatopił kły w lewym pośladku Karmodego, po czym umknął chyłkiem. Nawet najbardziej monolityczna godność nie przetrwa niespodziewanego i mocnego ugryzienia w tyłek. Karmod wrzasnął, wyskoczył w powietrze, złapał się za tylną część ciała i zwinnie jak mapa wdrapał się na bramę. Siedząc na ostatniej belce w eleganckim kapelusiku nasuniętym na jedno oko, z przerażeniem rozglądał się wokół. Co to do cholery? Wrzasnął. Co do jasnej cholery? Wszystko w porządku, powiedziałem podchodząc i walcząc z chęcią turlania się po ziemi ze śmiechu. To był tylko pies. Pies? Jaki pies? Gdzie? Krzyczał coraz głośniej Karmody. Już go nie ma, zniknął. Widziałem go tylko przez kilka sekund. I rzeczywiście, rozglądając się wokół, z trudem mogłem uwierzyć, że ten dziwny czarny cień w ogóle istniał. Musiałem dłuższą chwilę namawiać Karmodego, żeby zszedł z bramy, a kiedy wreszcie znalazł się na ziemi, pokuśtykał do samochodu i pozostał w nim, zamiast pójść ze mną do zwierzęcia. Widząc jego postrzępione spodnie, nie mogłem mieć mu za złe, że nie chciał ryzykować następnego ataku. Gdyby na jego miejscu był ktoś inny, kazałbym mu opuścić spodnie i zaaplikowałbym jodynę, ale jakoś nie miałem ochoty. Pozwoliłem mu siedzieć w samochodzie. Kiedy Karmody stawił się na popołudniowy obchód, zdążył już zupełnie dojść do siebie. Zmienił flanelowe spodnie i trochę krzywo siedział w czasie jazdy, ale poza tym wyglądał tak, jak epizod z psem nigdy by się nie zdarzył. Ledwie ruszyliśmy, a już powiedział do mnie nieco aroganckim tonem. Słuchaj, niewiele się nauczę, jeśli będę tylko patrzył, co ty robisz. Myślisz, że mógłbym robić za szczyki tę podobne rzeczy? Chcę nabrać doświadczenia w pracy ze zwierzętami. Przez chwilę nie odpowiedziałem, tylko patrzyłem przed siebie przez pajęczynę drobnych pęknięć na przedniej szybie. Przecież nie mogłem mu wyznać, że sam dopiero próbuję zdobyć zaufanie farmerów i niektórzy z nich z rezerwą podchodzą do moich umiejętności. Dobrze, powiedziałem. Ja będę stawiał diagnozy, a ty, o ile to będzie możliwe, od tej pory możesz wykonywać zabiegi. Wkrótce po raz pierwszy miał okazję zakosztować tej przyjemności. Uznałem, że miotowi 10-tygodniowych prosiaczków przyda się zastrzyk z surowicy Escherichia coli. Wręczyłem mu butelkę i strzykawkę. Kiedy zaczął podchodzić prosiaczki, z ponurą satysfakcją pomyślałem, że może nie jestem amfa, ze wszystkimi wiadomościami podawanymi drobnym drukiem z podręcznika, ale wiem, że nie należy zaganiać świni w brudny koniec zagrody. Na widok nadciągającego Karmodego stworzonka z kwikiem zeskoczyły z wyłożonego słomu posłania i jak jeden mąż ruszył w kierunku cuchnącego jeziora moczu pod odległą ścianą. Kiedy student łapał je za tylne nogi, grzebały przed nimi w błocie, obryzgując go fontannami mętnej cieczy. W końcu zdało zrobić zaszczyt każdemu prosiakowi, lecz jego elegancki strój mocno przy tym ucierpiał i musiałem otworzyć okno, żeby znieść obecność Karmodego w samochodzie. Następną wizytę składaliśmy na wielkiej rolniczej farmie na Nizinach.
Było to jedno z nielicznych gospodarstw, gdzie nadal używano koni. Stały w kilku boksach długiej stajni, a na ścianie widniały ich imiona. Bokser, kapitan, Boby, Tommy oraz klacze, Bonnie i Daisy. Mieliśmy obejrzeć Tomego, starego konia zaprzęgowego, który miał kłopoty z wypróżnianiem. Tommy był moim starym znajomym. Wciąż miał lekkie ataki kolki wywołanej zaparciem i często zastanawiałem się, czy nie ma gdzieś w trzewiach kamienia kałowego. No ale po 6 dramach i styny w kwaterce wody zawsze wracał do zdrowia. Więc od razu zacząłem rozpuszczać żółty proszek w butelce. W tym czasie farmer i jego robotnik obrócili konia w boksie, przewlekli sznur przez uzdę, przerzucili linę przez belkę sufitu i podciągnęli łeb zwierzęcia do góry. Podałem butelkę karmodemu i cofnąłem się. Tommy był dużym koniem i jego łeb podciągnięty wysoko znajdował się poza zasięgiem ręki. Student podniósł głowę i zwątpił. Robotnik bez słowa podsunął kuchenny taboret. Kiedy karmody na nim stanął i on i stołek zaczęli się chwiać ryzykownie. Patrzyłem z zainteresowaniem. Konie przedziwnie reagują na podawane płyny, a Tommy nie lubił istyny, chociaż dobrze mu robiła. Podczas ostatniej wizyty zauważyłem, że nauczył się sprytnie przetrzymywać gorzką ciecz w pysku zamiast połykać. Zdołałem go ubiec, klepiąc w podgardle, zanim zdążył wypluć roztwór. Z obrażoną miną przełknął lekarstwo. Jednak nasze spotkania coraz bardziej przypominały pojedynki dwóch spryciarzy. Karmody nie miał cienia szansy. Zaczął dobrze, chwytając konia za język i głęboko wpychając mu butelkę między zęby. Ale Tommy bez trudu przechytrzył go, przechylając głowę i pozwalając, aby lekarstwo wypływało mu drugim kącikiem pyska. Wychodzi mu z drugiej strony, młodzieńcze, zawołał farmer z lekkim zniecierpliwieniem. Student jęknął i próbował skierować strumień płynu do gardła, lecz Tommy natychmiast poznał w nim amatora i teraz w pełni panował nad sytuacją. Zmyślnie poruszając językiem i wydając wiele cichych kaszlnięć, zdołał pozbyć się większości płynu. Poczułem litość na widok karmodego, balansującego na trzeszczącym taborecie i zlewanego kaskadami żółtej ścieczy. W końcu farmer spojrzał ze zen na pustą butelkę. No, chyba koń też trochę wypił, mruknął kwaśno. Karmody przez chwilę patrzył na niego bez wyrazu, a potem wytrząsnął kilka kropel istyny z rękawa i wymaszerował ze stajni. Na następnej farmie ze zdziwieniem odkryłem w sobie sadystyczne skłonności. Właściciel, hodowca rodowodowych świń, wysyłał na eksport maciorę, którą należało podać serii badań z pobraniem krwi do zbadania na brucelozę włącznie. Pobieranie kilku centymetrów sześciennych z żyły usznej świni to robota wywołująca dreszcz zgrozy u każdego weterynarza, więc z pewnością postąpiłem paskudnie, zlecając ją studentowi. Ale wspomnienie chłodnej pewności siebie, z jaką po południu zażądał dopuszczenia do zabiegów, wyraźnie zagłuszyło moje wyrzuty sumienia. Bez skrupułów podałem mu strzykawkę. Świniarz zarzucił świni pętlę na pysk, zaciskając sznur tuż nad kłami. Ta powszechnie przyjęta metoda pętania wcale nie jest bolesna, ale owa ogromna świnia należała do tych, które nie lubią takich paskudnych sztuczek. Gdy tylko poczuła sznur, otworzyła pysk, wydając przeciągły, przeraźliwy kwik. Dźwięk był niewiarygodnie donośny i najwyraźniej mogła tak kwiczyć bez końca, nie robiąc przerwy na nabranie tchu. Dalsza rozmowa stała się niemożliwa i w tym potwornym hałasie patrzyłem, jak karmody zakłada świni elastyczny zacisk na ucho, przeciera powierzchnię spirytusem, a potem wbija igłę w małe naczynie krwionośne. Nic. Spróbował ponownie, ale strzykawka wciąż pozostawała pusta. Podjął jeszcze kilka kolejnych prób, a ja, czując, że lada chwila pęknie mi głowa, wyszedłem na ciche podwórze. Odbyłem spokojną przechadzkę wokół chlewika, przystając na minutę czy dwie, żeby podziwiać widoki na samym końcu budynku, gdzie poza tym było stosunkowo cicho. Kiedy wróciłem do chlewa, kwik uderzył mnie z siłą młota pneumatycznego, a karmody, spocony i z lekko błędnym wzrokiem, spojrzał na mnie z nad bezowocnie nakłuwanego świńskiego ucha. Uznałem, że wszyscy mają już dość. Na mili pokazałem studentowi, że chciałbym spróbować. I szczęśliwym zbiegiem okoliczności już za pierwszym razem strzykawka napełniła się ciemną krwią. Machnąłem na świniarza, żeby zdjął pętlę. Gdy tylko to zrobił, wielka maciora jak zaczarowana wyłączyła syrenę i zaczęła spokojnie obwąchiwać ściółkę. Na następnej farmie nie będzie nic ekscytującego, oznajmiłem, skrywając triumf. Byczek z naroślą na szczęce. Jednak stado jest interesujące, wyłącznie sztuki rasy Galloway, które spędziły zimę na świeżym powietrzu. To najsilniejsze zwierzęta w okręgu. Karmody kiwnął głową. Najwidoczniej nic z tego, co mówiłem, nie budziło w nim entuzjazmu. Mnie osobiście zawsze fascynowało stado tych dzikich, czarnych zwierząt. Kontakty z nimi zazwyczaj ubarwiała odrobina niepewności. Czasem udało się je złapać i zbadać, czasem nie. Dojeżdżając do farmy, widziałem stado około 30 byczków biegnące po krzaczastym zboczu z prawej strony.
Farmerzy przeganiali je przez rzadkie zarośla kolcolistu i kępy drzew do miejsca, gdzie kamienne mury zbiegały się, tworząc całą w kształcie litery V. Spróbujmy zarzucić na nie linę, kiedy będzie w kącie ze swymi kumplami. To sprytny drań, na polu nie dałby się podejść, zawołał machając do mnie jeden z mężczyzn. Krzycząc, machając rękami, biegając, po dłuższej chwili zagnali byczki w kąt, gdzie stały zbitym stadem, kołysząc włochatymi łbami w kłębach unoszące się z nich pary. Jest tam, widać to, co ma na pysku. Farmer wskazał na nie za wielkie zwierzę w środku stada i zaczął się do niego przepychać. Mój podziw dla farmerów z Yorkshire wzrósł jeszcze bardziej, gdy patrzyłem, jak przeciska się między ruchliwymi, wierzgającymi zwierzętami. Kiedy zarzucę mu pętlę na łeb, wszyscy będziemy musieli trzymać sznur, bo jeden człowiek nie zdoła go utrzymać, wysapał, podchodząc do zwierzęcia. Niewątpliwie był w tym ekspertem, ponieważ gdy tylko znalazł się dosłownie blisko, dostatecznie blisko, zręcznym ruchem zarzucił arka na łeb byka. Dobra, zawołał, pomóżcie mi, mamy go. Jednak w tej samej chwili zwierzę wydało potężny ryk i ruszyło galopem. Mężczyzna z rozpaczliwym okrzykiem zniknął między włochatymi cielskami. Lina śmignęła, zanim ktokolwiek zdążył ją złapać. Ktokolwiek, prócz Karmodego. Gdy byk przebiegał opodal, student odruchowo złapał wlokący się po ziemi sznur. Patrzyłem zafascynowany, jak człowiek i zwierzę pędzą przez pole. Oddalali się w kierunku odległego zbocza. Zwierzę z opuszczonym łbem, mocno pracujące nogami, mknące jak koń wyścigowy. Student także gnający ile sił w nogach, ale sztywno by wyprostowany, oburącz trzymający przed sobą powróz niczym lejce rydwanu. Farmerzy i ja, jako bezsilni widzowie, staliśmy patrząc na to w milczeniu, gdy zwierzę nagle zniknęło w kępie niskich drzew. Nie widzieliśmy go tylko chwilę, która wydawała nam się wiecznością, a kiedy wyłoniło się znowu, pędziło jeszcze szybciej, mknąc nad murawą jak czarna błyskawica. Niewiarygodne, ale Karmody wciąż tam był, na końcu liny i nadal trzymał się prosto, chociaż sadził teraz ogromnymi susami, tak, że zdawał się dotykać ziemi mniej więcej co 20 stóp. Podziwiałem jego zapał, lecz koniec był już bliski. Młodzian przeleciał jeszcze kilka kroków w powietrzu, po czym runął jak długi, ale sznura nie puścił. Byk, rozwijając jeszcze większą szybkość, skręcił w naszym kierunku, bez wysiłku wlokąc za sobą nieruchomą postać. Skrzywiłem się, widząc, że zmierza prosto w kierunku długiego rzędu krowich placków. Kiedy Karmody przejeżdżał twarzą przez trzecią kupkę nawozu, nagle zacząłem go lubić. A gdy wreszcie musiał wypuścić powróz i przez chwilę leżał nieruchomo na trawie, pośpieszyłem mu z pomocą. Podziękował mi krótko i spokojnie popatrzył na pole, chłonąc dobrze znany każdemu weterynarzowi widok. Pacjenta szybko znikającego za horyzontem. Student był niemal nie do poznania. Jego ubranie i twarz pokrywała gruba warstwa brudu, spod którego miejscami przezierały żółte smugi i styny, jak barwy wojenne. Śmierdział odrażająco. Miał pokryziony tyłek, nic mu się nie udało, a jednak nie rezygnował. Uśmiechnąłem się pod nosem. Tego człowieka nie można było mierzyć zwykłą miarą. Rozpoznałem w nim znamiona wielkości.